miałam dziwny sen. Śniło mi się, że byłam mumią. Tak, wiem, to niedorzeczne. Co to? Coś mi się przylepiło? Co jest? Lustro mi się zepsuło? Nie ma mojego odbicia. Niesamowite, telefon ma odbicie. Chyba jestem niewidzialna. Muszę to wykorzystać. Od kiedy mama ćwiczy na bieżni w szpilkach? Co? Jak to przysłali tylko szubienice? Miało być 10 strumień i 4 koła tortury. Co? Chyba się przesłyszałam. I jak my będziemy teraz torturować naszych klientów? Nieważne, zrobię mamy psikusa. Jestem latającą maską. Zajmijcie się tym, muszę kończyć. Co ty robisz, córko? Zaraz, to ty mnie widzisz? Tak, widzę, że jesteś w piżamie, a jest już 10. Jeśli zaraz się nie ubierzesz, to zlikwiduję twój fundusz powierniczy. Nie wiem, co to fundusz powierniczy, ale lepiej się ubiorę. Co to za ciuchy? Nie przypominam sobie, żebym je kupowała. Heja! Mam nadzieję, że pasuje, bo z jakiegoś powodu nie mogę się zobaczyć w lustrze. Halo, Saruś, pobudka, obudź się. Wstawaj, już! Co się dzieje? Gdzie ja jestem? Dlaczego znowu spałaś w salonie? Wow, ale miałam dziwny sen! Nie chciała przegapić nowego odcinka! Znowu oglądacie Monster High? Oglądałaś je, gdy byłaś mała? Nie, to zupełnie nowa historia. Wszystkie postacie wyglądają zupełnie inaczej. A weekendy są nowe odcinki? Po 10:00 na Nickelodeon. Okej, ale następnym razem nastaw sobie budzik, zamiast spać w salonie. To co ci się śniło? Że byłam Draculorą. No, a mama zamawiała przez telefon jakieś przyrządy do tortur. Nie spodziewałam się po tobie takiej reakcji. Słuchaj, to może sobie zrobisz taki challenge i cały dzień będziesz wampirem. Świetny pomysł. Lubię challenge, a wy zostawcie łapki w górę. Najpierw przebiorę się w stylówkę z mojego snu. Jak zamierzasz to zrobić? To bardzo proste. Sny są w naszej głowie, więc wystarczy tylko wyjąć z niej potrzebne rzeczy. O, to ta koszula. Niemożliwe. I co, wyglądam jak Draculora? Sprawdź w tablecie. Jasne. Co, to nie ona? To przecież Cleo Denail i Claudine Wolf. Sorki, spróbuję jeszcze raz. To też nie ona, to Frankenstein i Laguna Blue. Dziwne. Daj, ja spróbuję. Ale fajna. Wyglądasz tak jak ona. Nie do końca, jeszcze make-up. Powiem wam, że odbicie w lustrze przydaje się przy malowaniu. Najlepsze jest to, że nie muszę nic robić z zębami, bo moje kiełki wyglądają jak u prawdziwego wampira. Sara, proszę, pomóż mi. Twoja matka znowu próbuje mnie wyciągnąć na wycieczkę w góry. Dziś spróbujemy dobić do 30 tysięcy kroków. Przykro mi, mamo, ale tata dziś zostaje w domu. Już mi obiecał, że w czymś mi pomoże. Naprawdę? Nie wytrzymam z wami. O, i co, tato, jak się czujesz w roli wampira? Nie przepadam za garniturami. Na pewno nie chcecie jechać w te góry? No co ty, spaliłbym się na tym słońcu. Córko, obudź mnie, gdy zapadnie noc. Idę się położyć do mojej krypty. Twój tata zrobi naprawdę wszystko, by się nie namęczyć. I to w nim lubię. Proszę, twoja krwista kaszanka. Mamo, co to jest? To jedyne danie z krwi, jakie posiadam. Nie będę tego jadła. Draculora jest weganką. Wypij to. Co to? No, wegańska krew, czyli sok z buraka. Dzięki, Wiktor.
Całkiem dobre. To pewnie Livia. No tak, dla kolora ciągle spędza czas z przyjaciółmi. I wtedy on na to, że nie lubi placku. No, bardzo śmiesznie. Wiktor, byłeś tu cały czas? I słyszałeś wszystko, o czym mówimy? Livia, skaleczyłaś się? Nie, no, jestem Frankenstein z Monster High. Podobne, co? Livia też dzisiaj ma challenge. Fajnie wyglądacie. Zrobimy sobie fotkę? No jasne. Co jest? Zablokował się? No co jest? Działaj! Pozwól, że podam ci pomocną dłoń. Niby jak twoja ręka ma mi w tym pomóc? Wow, jest naprawdę elektryzująca. Co mam z nią zrobić? Przyłóż ją do telefonu. Impuls elektryczny go obudzi. Świetny pomysł. I co? Nic z tego, nadal nie działa. Spokojnie, moja kora mózgowa jest zlepiona z kory kilku naukowców. Wow! Zaraz go naprawię. I co, i co? I gotowe, wszystko działa. Dzięki, Franki. Uśmiechy. Okej, wystarczy już tych zdjęć. Zaczekaj, jeszcze jedno. Ale mnie wystraszyłaś, aż serce wyskoczyło mi z piersi. O, sorki, nie chciałam. A, nic nie szkodzi, lepiej pójdę do domu, muszę poskładać się do kupy. Pa! Pa, Franki! Ale fajny ten filtrzek. Aha, a Claudine ma świetną stylówkę. Ma fajne włosy i też zginają jej się ręce i nogi. Kochanie, przerwij sobie to rysowanie i pomóż mi ubrać ziemniaki. Nie znoszę obierać ziemniaków. No to użyj magii jak Dracula. Rzeczywiście, ona też używa magii, chociaż w jej szkole jest zakazana. Ale kto by się tam przejmował? Dobra, chyba już wszystko wiem. Co ona znowu wymyśliła? Ziemniakulus, obieraj już! To na pewno dobre zaklęcie? Chyba coś nie wyszło. I co z tymi ziemniakami? Chyba wyszły. Co? W takim razie ugotuję buraki. Nawet gdy mam challenge, nie odpuszczam treningu. Muszę dbać o to, żeby żółwiki miały czyściutko. Wygląda na to, że dziś mam buraczaną dietę. Sara, idziemy na hulajnogi? Jasne, czemu nie? Czekaj, pójdziesz tak, nie przebierzesz się? Jasne, w Monster High każdy jest akceptowany i może swobodnie wyrażać siebie. Nie będę się wstydziła tego, kim jestem. Ona ma rację. Dam trochę nogą odpocząć. Ale się zmęczyłam tym lataniem. O, w samą porę. Obudź tatę, jeśli nie chce chodzić po górach, to niech chociaż rozwiesi pranie. Już lecę. Pobudka. Dałabyś jeszcze trochę pospać. Tato, ty naprawdę przeleżałeś tu cały dzień tylko po to, żeby się nie zmęczyć? Aha, i nawet udało mi się wypocząć. Ale z ciebie, leń, to chyba twoja największa wada. Ale czyni mnie wyjątkowym. Poza tym miałem wreszcie czas, by pomyśleć nad nowym odcinkiem na nasz kanał. Jak widzicie, każda wada może obrócić się w coś pozytywnego. Pospałbym jeszcze.
Kto to widział, żeby Książę Ciemności musiał wieszać pranie? Całkiem fajnie było być Draculorą, a wam która z nich podoba się najbardziej? Napiszcie w społeczności! Żonka, skąd ona wzięła te wszystkie lalki Monster High? Pewnie ze smyka. To ma sens. To było na tyle w dzisiejszym odcinku. Jeśli wam się podobał, zostawcie łapki w górę, subki i pa pa! A, i dzięki wielkie za 1 000 000 subów! Jesteście świetni! Nie będę tego jadła. Draculora jest kaszanką.